Halo, witajcie, to znowu Ryfake. Witam was w kolejnym odcinku Zajzaczka. Wracamy do gry i losujemy, co mi tu gra dzisiaj da. Powiem wam tak, miał być dzisiaj Peglin, ale po trzech razach nagrywania tej 14 kuli u nogi, ja już mam dosyć po prostu. Ja już mam dosyć, nie mam żadnego wpływu na tą grę, więc zagram sobie trochę chociaż bardziej skillową grę, w której mogę wygrać podejście nawet na beznadziejnych itemach. A najgorsze jest to, że kolejne poziomy kuli u nogi podobno są tylko gorsze. I ja nie wiem, jak ja to będę nagrywał, szczerze mówiąc, jak ja już teraz się tak męczę. Ojejku, dlatego dzisiaj Isaac, ale może tutaj dobrze, bo jeżeli będzie Isaaczek raz na dwa dni, to będzie teraz Isaac w czwartek. A jak będzie Isaac w czwartek, to będzie Isaacowy czwartkowy grid mode. Boże, no powiem wam, dawno tak się nie zdenerwowałem jak dzisiaj, naprawdę. To jest po prostu marnowanie swojego czasu i już wam tłumaczę dlaczego. Bo te wyższe poziomy trudności w Peglinie są tak zrobione, że no nie da się wygrać w większości podejść, szczerze mówiąc. Nawet 50% podejść nie jesteś w stanie wygrać. Fizycznie po prostu, nie? Bo musisz mieć wybitne wręcz itemy i kulki, żeby dało się to wygrać. I przez to nagrywanie tego wygląda tak, że muszę... O Jezus Maria, jak ty masz atak dziwny. Muszę poświęcić pół godziny, żeby dowiedzieć się, czy stracę te pół godziny. I to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Ojejku, i właśnie po stracie półtorej godziny mówię, już dosyć, przerzucam się na Isaaczka, przy tym się wychilluję chociaż troszkę. A mi się to przyda, bo dzisiaj to ja się totalnie nadaję. Ja dzisiaj jestem... Nie wiem, w humorze do ćwiartowania kurczaków i odrywania im głów. Nie, to nakrywania chyba. Ojejku, wstałem lewą nogą. Dobra, coinu tutaj trzeba zgarnąć. Po zgarnięciu coinu wracamy do treasure roomu. 3, no trochę mało, trochę mało. Może jakieś się coiny trafią jeszcze w sacrifice roomie? Bomba może jakaś w skrzynce z sacrifice roomu? Coś w tym stylu. No bo to jest maszyna do zmiany przedmiotów, a item jest taki średni raczej. Aha. Aż mi się bekać zachciało. No beznadzieja, beznadzieja. Coinik, dobra. O, kolejny coinik i nic, dobra. Dwa coiny, no w najlepszym wypadku czekają mnie dwie zmianki, nawet jedna byłaby dobra. Na tyle to jest ok, że to biorę. Nie ryzykuję już zmiany kolejnego itemu. Ja mam pół serduszka, ja wiem co tu się stanie. Ja już po przeżyciach z ostatniego półtorej godziny nagrywania wiem co tu się stanie. Tak więc biorę Aquariusa i lecimy sobie na kolejne pięterko. Czerwone serduszka jakieś by się przydały, chyba mój trinket mi zwiększa drop czerwonych serduszek, jeżeli się nie mylę. Tutaj coś dobrego. Item, który działa jak otrzymam obrażenia, czyli... No, czyli gówno ogólnie, ale skrzynka kamienna, z niej akurat może coś tu nawet wylecieć. No, stapel jest super, ale liczyłem bardziej na czerwone serduszko. Dobry pokój dla mnie, jak ja mam Aquariusa tutaj. No, ciebie chciałem wykorzystać bardziej, żeby może, nie wiem, Secret Roomik ogarnąć. Tutaj mógłby być Secret Roomik, ale z Aquariusem takiego przeciwnika wysadzić w dobrym miejscu, to powiem wam, że katorga by była. A i tak bomba wyleciała, dobra. Bombę to i tak trzymam. Jedną bombę to ja wolałbym mieć jednak na pana Remigiusza, jakby się jakimś cudem trafił i uratował me podejście w tym momencie. Coś tutaj? Ooo! Strange key jest super. No to teraz do sklepu i albo Pandora's Boxik, albo w ogóle się nie muszę martwić czasem, a i tak na hasza zdążymy. Najlepiej to by było wziąć Pandora's Boxa i odpalić go po prostu na piętrze z walce z haszem. Tutaj nie ma czerwonego serduszka do kupienia, kurde, balans. No powiem wam, że kiepskawo z tym zdrowiem, naprawdę liczyłem na to, że się jednak jakieś zdrowie tutaj trafi, a jak na razie kompletnie nic, okej, już jest trochę lepiej. Nadal jestem na strzał od czempiona, ale już jest trochę lepiej, dobra. Walka z bossem od razu, no od razu no, lecimy, ja bym wszedł do Devil Roomu? Chyba nie. Mimo, że czuję, że potrzebuję i temu z Devil Roomu to... Dam sobie spokój, mam za mało zdrowia po prostu. No chyba, że dostanę HP upa po walce z bossem. To się zastanowię. Dobra, Duke of Flies, raczej łatwy bosik.
Nie powinienem tu otrzymać obrażeń od zwykłych przeciwników. Larry Junior byłby lepszy definitywnie z tym Aquariusem. No bo taki latający przeciwnik to trochę z dupy. No i to mleko, kurde no. Mnie teraz wszystko będzie denerwowało. Wszystko, nie wiem, naprawdę tak mi się wszystko denerwuje, no. O Jezus, no, przepraszam, ja się nie nadaję się do nagrywania, naprawdę. Ale muszę, bo nie mam nic nagrane na zapas. A, info w ogóle. Turmoil będzie jutro. Jutro będzie Turmoil na ekspercie. Jeżeli w ogóle istnieje tryb ekspercki na tym Deeper Underground, bo szczerze nawet nie sprawdzałem. No ale byłbym bardzo zdziwiony, jeżeli by nie istniał. Tak czy siak, jeżeli ekspertowy poziom istnieje, od jutra wskakuje Turmoil na ekspercie. Dzisiaj jeszcze albo będzie losowy wtorek, albo się wymęczę i tego Peglina nagram 10 razy. Może w końcu się trafi jakieś dobre podejście, albo zagram po prostu inną postacią na tym niższym poziomie kuli u nogi. Kurde, jaki to jest 15 poziom, że mi tak straszycie tym 15 poziomem. Masakra, masakra. Co tam musi dojść, jakiegoś trudnego. Dobra, kolejny kojnik. Bardzo dużo pieniędzy mam, ale za bardzo nie mam co z nimi zrobić. Ryzyk fizyk, ryzyk fizyk, no. Za jednego coina bym tego nie robił, ale za 6 to już inna sprawa. Ty, bo ja nie mam nawet klucza na ten, na treasure room. Dobra, mam dwie bomby, mam trzy bomby. Z Remigiusza Solharta nie było, więc dzisiaj pan Remigiusz nie zadowolił mnie. Czy jest tu secret room? Jest tu secret room, więc do sklepu sobie wejdziemy z Afrikasa. No i co? Na tym piętrze jeszcze grida być nie może. Humbling Bundle lubię, więc kupię. Kupię torbę, kupię coina, bombę. No i nawet spoko wyszło. I do treasure roomu sobie teraz po prostu lecimy. Do curse roomu. Ej, to jest tylko minus 0,2. Spi? Myślałem, że więcej. No to nie ma tragedii. Chyba, że ja miałem speed upa. Nie, no nie miałem chyba. Musiałem mieć, bo mam przecież 0,9. Nieważne. Nie ma tragedii, bardzo dużo mam teraz zdrowia. A na tej postaci to jest nawet niezłe, bo łatwiej jest oddawać czerwone serduszka i łatwiej Bloody Lasta załączać. No. No dobra, lecimy na bossa. Pan no dobra. On to ciężkawy chyba jest. On na tym kupie się kręci. Nie walczyłem z nim zbyt wiele razy, więc nie wiem czego się po nim spodziewać. Czemu tam... No nie, no ty se chyba żartujesz. Co to był za atak z dupy? Jakie gówno. I to dosłownie. No dobra, na tym piętrze i tak mieliśmy szansę na Angel Rumik dosyć małe. Więc nic się nie stało. Nie no, Maro, czy ty sobie żartujesz? Czerwone serduszka na tej postaci. Dopiero co mówimy o oddawaniu zdrowia. No dobra, lecimy na niego jeszcze raz. Nie jest jakiś mega trudny. Jeden taki atak ma trochę z dupy na to odpychanie po prostu. A tu może nawet dobrze otrzymam obrażenia. Większy damage będę miał na walkę z tym bossem na odbiciu lustrzanym. No i dobra, lecimy na tego bosika. Pan Remigiusz na odbiciu lustrzanym. Zapominam, że on tu zawsze jest. Z tym samym. Ale skrzynka chyba nie była z tym samym. A może i była? Nie pamiętam. Tak czy siak, całkiem sporo coinów. Jeszcze Sambling Bundle to w ogóle teraz ze znajdźkami nie będzie problemu. Naprawdę nie lubię czerwonych serduszek. Ostatnio mega przestałem lubić serduszka kościane. Jakoś mam manię oddawania zdrowia i serduszka kościane się do tego kompletnie nie nadają. Shot speed up, cheers down. Nie no. Nie denerwuj się, Łukasz. Nie denerwuj się. Andrzeju, nie denerwuj się. Ja nie wiem, ja naprawdę, dzisiaj mam tak zły dzień, ale to tak zły dzień. I dzisiaj to jest jeden z tych dni, żebym wam napisał, że nie ma odcinków, bo coś tam, coś tam. Ale nie było już odcinka, chyba dwa dni temu. W niedzielę chyba nie było niczego. To was teraz tak zostawić nie mogę, no. Myślałem, żeby streama znowu zrobić, ale stream to się zawsze wydłuża i tak. Cały wieczór będę miał zajęte, a Zolą miałem spędzić coś czasu. Dobra, panie Scatmanie, pora umierać. Poniżej połowy zdrowia on dopiero tutaj wchodzi, więc luźno. No i bardzo,
łatwo poszło, tak szczerze mówiąc. O dobra, ja myślałem, że on już zdechł. Tirsy? Tirsy i jeszcze solarty, super. No i o to chodzi, no i teraz już to serduszko kościane nie jest takie tragiczne, bo jest zwykłym serduszkiem. No mówię, jakoś ostatnio albo często gram postaciami, którymi oddaję zdrowie, albo po prostu polubiłem znowu tę mechanikę i non stop chciałbym oddawać te czerwone serduszka. Serduszka kościane się do tego kompletnie nie nadają. Bo to jest po prostu hard container, który tracimy na wieki wieków, amen, gdy to zdrowie oddamy po prostu na nim do pewnego poziomu. A potem otrzymamy zwykły damage. Dobra, całe piętro, lecimy dalej. Tu już solarty są lepsze tirsy, damage mam, jeszcze damage upa i tak zostałem, tak szczerze mówiąc. Tutaj jakby był secret roomik obok boss challenge roomu, to w ogóle byłoby elegancio. Kurde, to ja muszę jakoś się wyludować przed nagrywaniem tego turmoina, przecież jak ja zobaczę, że Torn... To już tam... Jak on się nazywał? Torn? Torpe? Torpeda? Nie pamiętam. Jak zobaczę, jak on wywala dwa razy takie pieniądze jak ja i udziałów żadnych nie odkupię, to dzisiaj dokończę jego ksywkę. Dobra. Nawet dobry item. Bobscare, dodatkowe bomby. Całkiem przydatne. Tutaj mówię, jakby był secret roomik nad tym boss challenge roomem, byłoby przepięknie, ale go tu niestety być nawet nie może. Więc trochę klopsik. A mam na tyle dużo zdrowia, że na pewno się nie zbije do minimum na tym piętrze. Nie wiem, co by tu się musiało wydarzyć. No i dobra, Aquarius robił tutaj robotę całą za mnie. Co tak dużo tych trollbomb coś? Lecimy w stronę, nie wiem, sklepu może nawet bardziej. Znowu dużo pieniędzy mam i tych pieniędzy będę miał dużo. Jakbym potrzebował więcej pieniędzy, to jeszcze z wysadzenia maszyny jeszcze będę miał więcej pieniędzy, bo to będą podwójne coiny. No, całkiem spoko sprawa. Blankecik może być. Blokuje otrzymanie obrażeń na walce z bossem. No i super, jakby to była droga do walki z bossem i jeszcze po drodze byłby treasure room, no bo mimo, że się nie muszę spieszyć na walkę z haszem, to jednak na ten boss rush fajnie byłoby pójść. Dawno nie byłem na tym boss rushu. Wydaje mi się, że to głównie wina tych zmienionych przeciwników. Zdecydowanie po prostu dłużej się walczy na tych wszystkich modach, które mam. Ale bez kitu, no teraz boss rush się stał wręcz rzadkością na odcinkach. Raz może na 10-15 się trafia. Dobra, pajączki, do widzenia wam. Podwójny kluczyk, całkiem spoko, bo tych kluczy jakoś specjalnie dużo nie miałem. Tutaj secret roomu też być nie może. Pewnie na lewo od curse roomu jest secret room. Jeszcze bym zobaczył, czy rzeczywiście tam jest. Może by się trafił dev certificate i bym sobie wziął po prostu secret harta i miał wywalone jaja. Byłoby całkiem miło. Czy ty zwiększasz szansę na Angel Room? Nie, ale masz, Boże, jaki fajny trinket. Kurde, balans. Ale czy on mi jest potrzebny? Czy mi jest potrzebne więcej zdrowia? Czy ja się wywalę grając Samsonem? Nie wydaje mi się. Tak więc mam to w dupie. I biorę sobie gwarantowanego hasza. Ale z drugiej strony, ja mógłbym teraz oddawać zdrowie na maszynie do oddawania krwi, dostawać coiny, z których dostaję... Nie, no dobra, to jest za dobre. A czasowo na hasza nie idzie wcale tak źle. Oddajemy zdrówko, zwiększamy sobie... Okej. Okej. Dry baby jest dobry, ale jak za coś lepszego. A, fajnie, że mam pieniądze. Kurde! Gówno. Gówno straszne. Wiecie co? Ja idę wysadzić maszynę, mam to gdzieś. Idę wysadzić maszynę do donate'ów, ja nie po to tutaj. A jeszcze jakbym się zbił na boss. A no i na sacrifice roomie nie można dawać zdrowia, jak się ma te serduszka kościane. Dlatego tak bardzo tego nie lubię. Wysadzam to. Dobra, ja tu już widzę, że się pobawię na tym piętrze. Ja tu widzę, że się pobawię. Po solharty się wrócę później. Tutaj secret roomu też być nie może. Nad sacrifice roomem? Tutaj też być nie może. Albo obok treasure roomu. Tutaj secret room.
Okej, na nic nieprzydatne. No i tak, zmieniamy sobie item w Treasure Roomie. Idę potem do Sacrifice Roomu, zbijam się do jednego zdrowia, idę do Boss Challenge Roomu. Tears Up, Soul Hearty i Biblia. No Tears Up jest nic najgorsze, ale nie, o jest. No te itemy takie nie za bardzo. Nie opłacało się, definitywnie, dobra. Sacrifice Roomik. Raz, dwa. Wiem, że stracę serduszko kościane, nie obchodzi mnie to. Duszek. You feel blessed, nic ciekawego. Item z Angel Roomu? Też nie. Troll bomby. Temperance, o! O to wziął ze sobą na kolejne piętro. Tower na bomby na niego, elegancio. No i kolejny Angel Room mam gwarantowany, więc tutaj nie muszę tego odpalać. Coiny. No i jest ciekawie. Paralysis. Dobra, biorę Temperance, Soul Heartów mi wystarczy, biorę Strange Key. Lecimy na Boss Challenge Room. No i dobra, no i dobra. Się powykminiło i szczerze ręcz jest bardzo przydatny dla mnie. A to bym wysadził na serduszka. No, to powiem wam, że tak zdrowotnie to jest trochę kiepsko. Ja wiem, że mógłbym za parę pięter oddać trochę zdrowia, ale ja się trochę cykam. Wiecie o co chodzi. Cześć panie Darkwanie. Ej, a ty nie dotąd miałeś szarżować? A może i nie? A może i nie. Dobra. Tyle mam damage upów, że z obrażeniami jest mega luz. Wracam się po Soul Hearty. Tutaj wracam się po Soul Hearty do sklepu. Zdrowia mamy zaskakująco dużo. Dziwny dźwięk w ogóle te Soul Hearty przy podnoszeniu wydają. Nie chodzi mi o to, tylko taki metaliczny, jak jakiś coiny. Dziwne, dziwne. Nikt na to nie zwrócił uwagi, szczerze mówiąc, aż do teraz. Gram co tylko 10 lat. To i walka z bossem, całe pięterko. No czasowo się tu zeszło. Naprawdę się tu zeszło. Czy to było tego warte w ogóle? Nie wiem. Zobaczymy, czy się trafi maszyna do zmiany przedmiotów, bo jak nie, to raczej nie. Mam mega dużo coinów, a jak ja je wykorzystam? Nie wiadomo. Jest Angel Roomik, jest Tropikamide, czyli kolejny range upik. Short speed mam zdecydowanie za duży, żeby mógł wziąć ten item. Niestety, ale no lubię Trizagiona, ale no na takim short speedzie ja będę zadawał mniejsze obrażenia niż teraz. Ale może trafi się samo naprowadzanie. A może nie. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, kluczyk pełen jest, kolejne pięterko. Przydałoby się, mam z Battle of Peace, który już widziałem niestety. Chyba, że placebo z jakąś pigułą na short speed down. Ojej, to by było dobre. O kurde, ale ten damage to jest tragiczny. No nie sądziłem, że aż taka będzie różnica na minus. I aż tak mało będę bił. No ale bije bardzo mało. Dobra, nagle widzę, że zdrowia tutaj nie brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pocisków na jednego nietoperza. Wydaje mi się trochę przydużo. No ale mówię, to jest taki efekt, kurde, że jak dostanę samo naprowadzanie jakimkolwiek sposobem, no to to już nagle się zrobi genialny efekt i będę bił 20 razy tyle. Tak więc zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Luck up, health down. No trochę gówno. Liczyłem na shot speed downa. Zdecydowanie najbardziej. I szczerze, parę razy otrzymać obrażenia na tym piętrze nie najgłupszy pomysł. Przyspieszę się troszkę. Ja bym się pośpieszył, to może nawet na ten boss, żebym zdążył. Ej, czasowo nieźle. Nawet nie wiem, czy ja musiałem brać ten trinket, żeby zdążyć na hasza. Wydaje mi się, że na hasza raczej zdążę bezproblemowo. Chyba, że jakoś mega długo się zejdzie po prostu na łum. A nie sądzę, żeby tak było.
Dobra. Sklepik, na pewno sklepik. Czy w sklepie jest w ogóle jakiś shot spin down do kupienia? Kurde, chyba nie. Najlepszym itemem w tym momencie, bez dwóch zdań z walki z bossem, byłby gzip. Mielibyśmy health upa, tears upa i jeszcze shot speed downa. Więc podwójny damage up z health upem. No i najlepszym chyba itemem w grze to byłaby Eve's Mascara. Nie wiem, czy jest jakiś item, który ma większy shot speed down jak Eve's Mascara. Pewnie tak, ale to jest taki dla mnie item synonimiczny po prostu. Jest takie zdanie, wyraz? Health down, aha. Synonimiczny? No najbardziej mi się po prostu kojarzy z shot speed downem właśnie. Polyphemus to jest chyba też shot speed down. Fajnie, że wymieniam same najlepsze itemy w grze. Dla shot speed downu te itemy chcę, definitywnie. Ej, naprawdę leci tyle zdrowia, że ja tutaj za chwilę mogę otrzymać damage, sobie zwiększać damage i totalnie nic złego się nie dzieje. Ciebie bym wziął. Ciebie bym kupił, użył, kupił, użył. Piguła, Lemon Party i lecimy na walkę z bossem. No, różnica w damage'u była teraz gigantyczna z dwóch powodów. Pierwsza, nie dość, że mamy dużo shot speed, więc po prostu Trisagen nie bije aż tak dużo. No to druga była taka, że... O Jezu, ale ja otrzymuję te obrażenia non-stopa, szczerze. Nie robię tego specjalnie. Druga różnica jest taka, że ja akurat przeszedłem z końcówki piętra, gdy miałem damage taki jak teraz. Na nowe. I szczerze, jak już mam ten damage 11, no nie ma aż tak dużej różnicy w tym damage'u. No nie jest tak źle, nie? Podobnie bije, no może ciut mniej. Z 10-15% mniej mi się wydaje. Tak więc do nadrobienia. Do nadrobienia. Speed up i shot speed up to jest. Tak jest, więc na pewno tego nie biorę. Lecimy sobie dalej na boss rush. No niestety, nie zdążyłem. I może jednak dobrze, że mam ten kluczyk, bo kurde, nie wiem, czy zdążę na ten, na tego hasza. Dobra, tu może być secret room. Giga, trzymajcie kciuki. Aj, aj, aj. No szkoda, szkoda. Kurde, i znowu początek piętra. Już z beznadziejnymi obrażeniami. No to trochę będzie męczarnia. Dobra, treasure roomik, sklep, w sklepie najlepszym itemem do kupienia, który mógłby nam dać shot speed downa, byłaby karta członkowska. Bo z karty członkowskiej mogę dostać każdy item w grze. A teraz dwoma najlepszymi itemami, o dziwo, są, uwaga, uwaga, tego się nie spodziewacie. Secret Heart i Gatry. Oba itemy to są shot speed downy, oba itemy dają samo naprowadzanie. Godhead trochę mniej, bo aura z niego nie działa na Trisagenie, ale samo naprowadzanie na nim wydaje mi się, że no damage zwiększyłoby kosmicznie. I wtedy to się chyba liczy range. To trochę jak z C-section jest, że im większy range mamy, tym dłużej C-section się utrzymuje na ekranie i więcej dodaje obrażeń. One makes you larger, nic ciekawego. Witam panie Larry Junior. Tu coś ciekawego? O Boże, kolejny Soul Heart, naprawdę ja tego... Zdrowia mam tyle, że to jest kosmos. Kolejna piguła, jak shot speed up to wychodzę. Okej. Okay. I serducho zgnite. Może być, może być. Dobra, kolejny soul harcik. Raczej się będę musiał wracać do treasure roomu i sklepu. Mam nadzieję, że się mylę. Uuuu. To fajne. Diplopia? O, zawsze jak nic nie znajdę, mogę użyć na D6 i dostać 4 itemy więcej. Albo 4 te same itemy razy 2, co się praktycznie nigdy nie opłaca. Ale taka możliwość jest. No dobra, wróćmy się do treasure roomu, bo teraz jak mamy Diplopię, to już w ogóle omijać treasure room to grzech. Oby tu był. Jest, super, nie muszę się całe piętro wracać, bardzo mi się to podoba. Chodź tutaj na Aquariusa, bo że ten Aquarius zadaje większe obrażenia w tym momencie niż ja i to definitywnie większe obrażenia niż ja. Bi się z innymi. No i tutaj maszyna do zmiany przedmiotów może? Nie, ale jest pępuszek, okej, okay. Możemy mieć dwa trinkety? Tak jest,
Czyli nic ciekawego, tak naprawdę. Jasmine, co ty gadasz? Co ty gadasz? No to teraz Angel lub z dwoma itemami, nie? Odwrócony Judgment daje maszynę do zmiany przedmiotów, pozdrawiam. Aż żałuję, że mam obie części klucza, bo miałbym jeszcze kolejny item do zmiany w tym Angel Roomie, no. Ajajaj. Boże, ja nie otrzymam obrażeń na tym piętrze? Chyba nie. No cały czas mam bazowy damage, 5-19. Ej, nie idzie aż tak tragicznie, jak myślałem, że będzie szło. No ale na tej walce akurat bardzo się przydają pociski penetrujące, żeby te części ciała non-stop obijać, gdy atakujemy tak naprawdę jakiegokolwiek przeciwnika. Isaac! Dobra, jest Angel Roomie. No jak będą cztery itemy, to ja się rozpłaczę ze szczęścia. Oho. No i gdzie to używać? Czy tutaj? No bo wiecie, jest szansa, że ja już nie dostanę Angel Roomu. Kurde, no dawaj. Dobra, i teraz tak. Od razu używam Diplopi. Bo tutaj nie ma itemu, który chciałbym dwa razy wziąć. Secret Heart nie działa, God Heart nie działa dwa razy. A tak mam po prostu dwa razy większą szansę, że dostanę któryś z tych itemów, nie? Tak jest. Więc od razu to powielamy i zmieniamy. I zmieniamy. O, to jest zbyt dobre, żeby nie wziąć. Secret Orbic jest kochany. To też jest dobre i daje samo naprowadzanie. A nie, to jest Eden Soul. To nie jest gwiazda betlejemska. Gówno. Nie wysadzaj się jeszcze. Jeszcze nie. Słaby item. I beznadziejny. No średnio wyszło. Średnio bym powiedział. Szanse na itemy dobre się zwiększyły gigantycznie, bo dostaliśmy Sacred Orba. No ale damage'owo mi się nic nie zmieniło. O Jezu, Curse of the Lost? No to może dobrze jednak, że ja mam ten trinket, bo powiem wam, że bez kitu chyba na tym łump jednak spędzę trochę więcej czasu niż myślałem. Ale aż kusi otrzymać obrażenia tutaj, żeby zwiększyć damage. Bo... no jest średnio z tymi przeciwnikami. Oni już trochę zdrowia mają. No i liczę na to, że po prostu mi się trafi przejście idealnie do walki z bossem. O kurde. O, ten damage jest taki. Nie za bardzo. O kurde. Ale to bije jednak przez ścianę. A to niby nie jest spektralny efekt. Dobra. Trochę obrażeń już otrzymałem, ale może dajmy już sobie teraz spokój. Damage jest znośny już. Aktywnego itemu nie używam, bo nie mam zamiaru otrzymywać tutaj z walki z bossem Orbitala. Nie chcę walczyć po prostu z jestem apokalipsy. To jest dosyć ciekawe. Molding Clay, Strange Key, pan Remigiusz. Molding Clay nam się zamienia w losowy item pasywny w każdym pokoju. Tylko nie widać w jaki. A on nie przybierał kształtu w dolnym rogu itemu, w który się zamienia? Może nie. No dobra, tu niestety ślepy zaułek, ślepa uliczka. Tu jest ciekawego. No dwie czerwone skrzynki, szczerze. No i średnio, to opłacalne. One makes you larger, Lemon Party oraz Paralysis oraz I Can See Forever. Całkiem spoko. No nadal liczyłem na ten Shot Speed Down. Ale nie ma tragedii, chociaż Secret Rooming sobie zobaczę po drodze. Praktycznie jedyna opcja na Secret Room na takim piętrze, gdzie ja mam Curse of the Lost i nie mam zielonego pojęcia, jak są pokoje ułożone. Zapraszam was tu. Do widzenia wam życzę. O Jezu, to jest jego szlam, nie mój! O kurde, no to Lemon Party super mi się tu przydało. Ale tego to... dobra. Tyle zdrowia leci w tym podejściu, że ja naprawdę tutaj mógłbym srać pod siebie i nic nie muszę robić. O, widać teraz, w jaki item się zamieniło. Lovers daje mi dwa serduszka kościane. Nic ciekawego. Dobra. Bomba Club. Znowu nic ciekawego. No chyba, że z pana Remigiusza Small Rock albo Soul Harcik. No i mówię, broń Boże, nie używam mojego itemu aktywnego,
Nie chcę walczyć z jeźdźcem apokalipsy. Koniec, kropka. Bossów olewam, za długo się zejdzie. Idziemy w prawo w takim wypadku. To nie była dobra droga do walki z bossem. Ojezu, ile was tu jest. No dobra, z drugiej strony bardzo dużo złych przeciwników, więc chyba nie ma tragedii. Na te efekty, jakie mamy. Kolejna karciocha. Kolejny pan Remigiusz, co tu jest grane? Co to był za efekt? Aaaa! Zobacz w lewym dolnym rogu, ja mam item kowboja! Są pociski, co the fuck? O, tu jabłuszko, to dobre. A to czemu na tamtych pokojach się nie pojawiało, jak ja mam efekty na itemach? Dziwne. I tutaj też nie mam żadnego efektu? Możliwe, nie wiem, możliwe, że na niektórych pokojach nie daje efektu po prostu. Dziko. No ale jest small rock, więc jest tears up, jest damage up. Mały, bo mały, ale jest. Szczególnie ten tears up jest oczywiście dużo warty, bo damage, no, na tym, na tej postaci, na to raczej narzekać nie mogę. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiem, że tracę Eternal Heart, ale mam to gdzieś. To jest speed up, ale to nie jest shot speed up, więc nawet spoko. Worth it jak dla mnie. Dzień dobry, lasiku. A to już zabolało. Dobra, ciebie bym wysadził, daj może czerwone serduszka, nie wiem. Oho, okej. Od razu wejdę na walkę z bossem i używam aktywnego, nie? O, samo naprowadzające pociski! O, to by było dobre, jeszcze mamy na Aquariusa, zapomniałem o tym w ogóle. Dobra. Zamykam oczy, no, mam takie itemy, że szczerze. No dobra, co mam? Chaos. Aktywny lepszy. Słaby range. Niezłe tirsy. Słaby damage. Chyba, że nie działa jeszcze na nim ten efekt. O Jezu, ja mam IBS-a. O Jezu, ja mam IBS-a, ale gówno. 99. No takie, powiem wam, te efekty takie. Takie srakie trochę. Takie bez szału. Liczyłem na coś zdecydowanie lepszego. Chaos jeszcze, jak ja mam itemy z Devil Roomu na aktywnym. No bez skitu, ale z dupy te efekty. Dobra, to jest łump jedyneczka. Tutaj coś ciekawego, Wheel of Fortune, wysadzam od razu. No i bez aktywnego nie odpalam Lovers, dobra. Skrileksik, ujojoj. To na nim kłopot. No bo nie mam pocisków penetrujących już. No jak nigdy tutaj by się bardzo przydał ten. Jak on się nazywa? Trisadion? Zmieniam zdanie odnośnie tego podejścia. Jest bardzo dobre, what the fuck. To tak działa Lovers. Aha. To mi się efekty posrały, ty. Dobra, dobra, nie widzieliście tego. Kolejne piętro. Co? Jak? Ostatni item zabieraj, daję it. O Boże, nie, nie, pokiczkało mi się. No dobra, to teraz damage z tym C-section będzie lepszy, definitywnie. Magician, też fajne. C-section jest samonaprowadzające, ale pociski z C-section wylatujące już nie są. Więc samonaprowadzanie nadal się przydaje. Mały damage robi ogólnie, jak na C-section. Chyba głównie dlatego, że mam nadal mały zasięg. Blank rule, a to też ciekawe. Wydaje mi się, że na tym C-section mówię, no tak jak mówiłem wcześniej.
Im większy zasięg, tym dłużej utrzymują się w powietrzu, tym dłużej się przytulają, tym więcej obrażeń zadają. Więc teraz jakiś duży range up jakby się przydał. My Reflection, coś takiego. Przemiana w Bookworma tutaj też by była cudowna, bo mielibyśmy dodatkowe dzieci. I to by mi się nawet podobało. No jak, tylko jedna książka, naprawdę? Ale gówno. Aha. No tak. No dobra. No dobra. Czemu za pierwszym razem nie otrzymałem obrażeń? Nie wiem. Wszystkie były z kolcami chyba, nie? Czemu pierwsza mi nie zadała obrażeń? Nie wiem. Ale mi się podoba, dobra. Jak ja dobrze, że jednak wziąłem ten trinket, jaki wziąłem, powiem wam. Jak dobrze, że ja wziąłem ten trinkecik. Jakbym nie poszedł na hasza teraz mając C-section, to mi było tak przykro. Myślałem się, że Desto mi w ogóle trinkety zamieni, ale dzięki Bogu nie zamienia tych trinketów. Tylko itemy. Nie mówię, ogólnie itemy zdecydowanie gorsze, ale ten Chaosik oddał, C-section oddał. Nie miałbym tego C-section, gdyby nie ta zmiana itemów, więc DPS-owo na pewno wyszedłem na plus. No i generacja zdrowia, więc ogólnie mówię, jak mamy 3 to Satanic Bible, 3 to Book of Revelations, już gra jest praktycznie wygrana. Nie wyobrażam sobie tracić więcej niż 1 HP na 6 pokoi, więc mega luz. Mamy jeszcze dodatkowe baterie, mówię, zdrowia mamy teraz praktycznie, że nieskończoność. No i kluczek na Mega Shadana też jest, więc elegancko ogólnie. Dzień dobry. Ten IBS? IBM on jest? Nie, IBS. Całkiem przydatny, szczerze mówiąc, jak taką złotą kupę puści albo... Olsta Capik jeszcze do walki z haszem. A co jak na walce z haszem będzie Pandora's Box do kupienia w sklepie? Aj, teraz nie wiadomo. Dobra, zaryzykuję, idę nadal z tym kluczem na walkę z haszem. Ole, jeszcze tutaj dobry item. Idę na walkę z haszem z kluczem. Zakładam, że się trafi Pandora's Box, bo ona może się trafić przecież w tym momencie wszędzie, nie tylko w sklepie. Treasure Roomie na The Chest. No, no. I dodatkowe itemy wtedy bym dostał, a to piechotą nie chodzi. Dobra, walka z bossem. Jakoś mega dużo demeza nie pootrzymywałem na tym piętrze, więc też sam jakoś mega dużo demeza raczej robić tutaj nie będę. Nie, no ale przyjemnie jest. Nadal, wydaje mi się, że ta walka zmieniona na modach to jest dobry wyznacznik tego, czy mamy naprawdę dobry damage, czy nie. Jak mamy naprawdę dobry damage, ona nie odpali tych warcabów, jak to mangi mówi. Co tu ciekawego? Dirty Mind. No każdy item z gry tu może być, więc... Aha. I mam spadzik. Niezbyt ciekawe te itemy. Co tutaj? Najpierw do sklepu? Ta, no bez różnicy tak naprawdę, bo jak mamy Chaosa, to i w sklepie może być równie dobrze coś super. Mam ski i ten normalnie ze sklepu, okej. Okay. Jello, o! No i to jest super. I to jest dobre. A to jak działało? A, Deathslist to był, Boże, powaliło mi się. Dobra, patrzymy, czy jest przejście do Crawl Space. I lecimy na hasza, Magiciana odpalam, Blank Rune. Zostawię na The Chest, no bo tam albo jakby zostaną słabe itemy. Albo odpali Perthrow, albo odpali Black Runa. Tak czy siak będę zadowolony. Znaczy, jeszcze może być Daygas, jeszcze może być dużo innych runek, ale to są dwa efekty, które bardzo chciałbym akurat zobaczyć na tym DCS, jakby były słabe itemy. No i tam, Magician tutaj, definitywnie. Dobra, nie ma tu nic niestety. Lecimy na bossa. Maszynę wysadzałem? Wysadzałem. Tak, więc tutaj nic nie zrobię. O, okej. No to będę miał jeszcze Magiciana na walkę z Mega Szatanem, spoko. Magician ciach. Ty, Magician tu się przydaje, bo range zwiększa. O kurde, no. O, to giga dobre jest akurat. Olać to samo naprowadzanie. Czemu z niego pociski nie wylatują? Ja mam jakieś... A, ja mam Lost Contacts, ty, ja mam Shielded Tears jeszcze.
To wszędzie, gdzie są płody, nie ma pocisków. To zarąbiście. I to widzę, że mocno działa. Każdy pocisk zjada. No, myślałem, że to będzie raczej działało na zasadzie, że co któryś. A zjada chyba każdy. Bombka ciach. Bombka ciach. Przyspieszmy sobie tę walkę troszkę. I szczerze, jak mam serpent skisa, no to się wbijamy w przeciwników. Ja generuję black hearty i generuję sobie zdrowie dodatkowe. A HP upa nie muszę mieć, więc nie zależy mi na tym zupełnie. O Jezu, jakie te kubki są dobre! One praktycznie nie umierają. A no tak, bo ja mam Dirty Mind w połączeniu z IBS-em. Ale super combo. To teraz mamy pociski samonaprowadzające, tier delaye, zwiększony damage. No jest elegancko ogólnie. Tylko w nich trzeba stać, a one takie są trochę ruchliwe. Ale jednak padałem zdecydowanie szybciej niż myślałem. Ja myślałem, że one mają całkiem dużo zdrowia, a chyba niekoniecznie. Dobra, bomby. I cała walka. Ja się wracam po drugiego Magiciana na walkę z Mega Szatanem. Szczęścia tylko dwa mam, więc po DCS nie ma co chodzić. No ale Jello tutaj też robi robotę. Teraz jakbyśmy mieli jakąś baterię albo Habit. Ale Habit już widziałem. Nie wiem, czy się zmieniają pule przedmiotów na tyle, że po D100 mogę znowu dostać Habit. Wydaje mi się, że nie. Ale jakby działało i rzeczywiście jakbym mógł dostać, no to byłoby super. Nieskończone Jello tak naprawdę byśmy mieli. Nie no, te kubki to są debeściak. Dlatego je właśnie wysadziłem. Trudno. Lecim dalej, lecim dalej. 23 klucze. Elegancja jest. Nie no, ale bez tego C-section szczerze, tragedia byłoby to podejście, naprawdę. Te itemy takie. Ten ręcz szczególnie bolesny. Co jest śmieszne, ręcz na C-section jest bardzo potrzebny. Bardziej niż na zwykłych pociskach. A jednak bardziej bym mnie denerwował na zwykłych pociskach niż na tym C-section, bo C-section jest po prostu na tyle dobre, że nawet ze słabym rężem jest ten item dobry. Po prostu z tym rężem się zarąbiście dobrze skaluje. Ale z rężem 6, no to kurde, już na Mega Szatana, na Hasza powiem wam, że trochę byłby problem. A tu jest elegancio. Tearsy tylko trochę takie. Znaczy Tearsy mam dobre ogólnie, ale Jello, Boże, Jello. C-section jak na tyle rzadko strzela, że ze zwykłymi pokojami mam mały problem. Dobra, kolejna bombka. Nie biorę tamtego nadal. Cały czas mogę dostać jeszcze. O, czarne gówno. Cały czas mogę dostać jeszcze Pandora z boxa. Bardzo mała szansa, ale jest. No jaki tam 600 itemów jeszcze zostało. Jeden na 600 już się trafi. Chociaż to nie jest chyba item dobrej jakości, więc nawet więcej jak jeden na 600. No, no. Tak więc szanse są duże. Dobra. C piętro, lecim na Ajzaczka, Jello, odpalam, dam dwa pokoje na D3, przejdę, żeby naładować mój aktywny. Dwa, jeden tak naprawdę tylko. Boże, ja mam jeszcze Hypercoagulation, czyli po otrzymaniu obrażeń mogę pójść zgarnąć czerwone serducho, które wypada. Całkiem nieźle. Oj, dobrze się dobre itemy trafiły, bo powiem wam, ja cały czas jestem zdenerwowany ogólnie, jak to nagrywam. Miałem dobre itemy, dobre podejście. Jak możecie... Co to było? A, gówno. Jak możecie usłyszeć, ja dzisiaj praktycznie nie gadam nic o sobie, tylko o podejściu, bo nie potrafię. Ja bym tylko wam gadał historię, że się denerwuję, więc po co? Po co? Twisted Pair, bardzo dobre. Blanku. Jera. O, no bez kitu jeszcze Jera mogłaby się trafić. No tak. No tak. No ale dobra, jak ja już mam tutaj golców, no to jest elegancko. Raczej się martwić o damage nie muszę. Mówię, dwa punkty szczęścia, dwa raczej też. Główienko. Range upik, wow, bym zapomniał o nim. Magician na Mega Szatana. Ciach, ciach, ciach. I lecimy. 11 range'a w tym momencie mam. Całkiem nieźle. No i tych pocisków zdecydowanie więcej. Boże, one wszystko tutaj dotykają. I ręce, i japę. Nic nie wylatuje, super.
Tylko teraz czy będzie przejście na delirium, czy nie? Bo na delirium to ten dungeon by się bardziej przydał jak tutaj, definitywnie. Większy pokój. Te pociski. Trochę to delirium będą musiały szukać. Tak, Boże, muszę się napić, bo tak mam suche gardło. Może dlatego taki rozgoryczony dzisiaj jestem, bo po prostu co mówię, to mnie boli po prostu. Wstałem z taką suchozą. Pierwszy raz od, nie wiem, a od mega dawna mam przez ostatnie 3 dni, bo w sobotę byłem u kumpli na imprezie i tam tak przemarzłem w nocy, że wstaję i mam tak suche gardło, że nie jestem w stanie przełknąć śliny. Myślałem, że to jest niemożliwe, ale no naprawdę mam tak suche gardło, że nie jestem fizycznie w stanie przełknąć śliny. Muszę pójść po jakąś wodę, wstać, nalać sobie do buzi i dopiero to przełknąć, bo taka suchoza. Nie wiem, od czego to zależy. Kiedyś miałem fazę na te wszystkie jakieś nawilżacze, oczyszczacze powietrza i dałem się nabrać na nawilżacz, który jest tani, za to do niego wkłady kosztują połowę ceny. Nie, to jest najgłupsza rzecz po prostu. Kupowanie taniego produktu, żeby potem koszty utrzymania były kosmiczne. Teraz jedyne co, to szukam jakiegoś oczyszczacza powietrza, bo się naczytałem i rzeczywiście zła jakość powietrza gigantycznie wpływa na zdrowie przez całe życie i coś takiego na zimę bym sobie kupił. I powiem wam nawet, że to jest ciekawa kwestia, bo patrzyłem te wszystkie recenzje. Jest jakiś polski producent oczyszczaczy powietrza. O, dobra, dokończę myśl. Jest polski producent oczyszczaczy powietrza, w sensie polski. Zgaduję, że to jest, wiecie, polska firma, która bierze po prostu podzespoły z Chin i sprzedaje pod polską nazwą, tak? No ale tak czy siak, Klarta to się nazywa? Klarta Store? Coś takiego? Nie znam się na oczyszczaczach powietrza. Nie jest to mój konik. Więc wpisałem sobie w neta jakieś tam, wiecie, porównania, polecane oczyszczacze powietrza i tak dalej. No i są tam oczyszczacze wszystkich firm. Najdziwniejsze jest to, że na tych pierwszych trzech rankingach, porównaniach, polecajkach ten polski oczyszczacz powietrza jest po prostu na topie, ale tak na topie, że wiecie, to już przeskoczyło ten poziom polecania i to już bardziej brzmi jak jakieś, nie wiem, o, coś tu jest nie tak, chyba ktoś tu kogoś opłacał, nie? Takie wrażenie po prostu mam. Tak dobre ma to opinie. Nie wiem, znacie się na odświeżaczach powietrza? Macie do polecenia jakiś taki, który byłby, mógłby być drogi nawet przy zakupie, byle byłby tani w utrzymaniu. Ja słyszałem dobre opinie o tych Xiaomi. Dobre opinie pod względem takim, że jest i tak podzespołowo praktycznie to samo, co te wszystkie jakieś droższe. W Chinach podobno mają w ogóle inne normy jakości powietrza. I tam rzeczywiście zdecydowanie to się różni w porównaniu do tych polskich właśnie oczyszczaczy. Na minus. Ale plus jest taki, że można zhakować ten software w tym Xiaomi i se zmieniasz te normy na takie, jakie chcesz. Więc wtedy to jest bardzo dobry produkt. Ale tak bazowo sam z siebie rzeczywiście nie oczyszcza, bo mimo, że jest zła jakość, to on myśli, że jest dobra. Bo jest chińska dobra jakość powietrza. No ale mówię, tańsze chyba w utrzymaniu są te filtry do Xiaomi. Na promocjach często są tanie do kupienia, a no mówię, ja jestem maniakiem kupowania produktów jak najtańszych w utrzymaniu po prostu. Ja mogę wydawać naprawdę astronomiczne sumy na zakup produktu, byleby potem w utrzymaniu był tani. Dlatego polecam jazdę na gazie w samochodzie, bo nie ma nic mądrzejszego niż jeżdżenie na gazie. Dlatego nie mam u siebie. To już inna kwestia. Co to jest? A karciocha jakaś. Jaka? Empress, okej. Okay. Speed up, damage up, jak najbardziej się przyda. Jello cały czas w gotowości. No teraz tylko znaleźć tak naprawdę to delirium. Trochę tutaj zdrowia pootrzymywałem po drodze. Trochę otrzymałem obrażeń. Tak naprawdę jeszcze znowu mogę otrzymać obrażenia. Hej! Jest hypercoagulation. Ja tak naprawdę mógłbym otrzymywać obrażenia non-stop i non-stop sobie podnosić to zdrówko aż do maksymalnego zwiększenia zdrowia. Pana to. No i super. No i damage up jest ze mną i nie zniknie. Petrified Pup, nic ciekawego. Jest delirium, dobrze. Empress, ciach. Jello, ciach. No i kurde, korzystać trzeba z tych kupek.
One damage aż tak bardzo nie zwiększają, ale tirsy i range. A range'a też nie zwiększają, a myślałem, że zwiększają. No ale tirsy zwiększają i to jest zdecydowanie najbardziej widoczne. Panie Delirium, gdzie pan jest? Ale w ogóle faza. Jest ten item aktywny, który sprawia, że przeciwnicy zabici wypuszczają z siebie duszki i ten item aktywny te duszki eksploduje. Ostatnio dziwnie za szybko udało mi się zabić Delirium. Okazało się, że ten item aktywny ma też inną właściwość, o której nie wiedziałem i chyba większość z was też nie, że on zabija na strzała przeciwników duchów, gdy mają poniżej połowy zdrowia. I działa to na przykład na Hunta, na bossa Hunta. I Delirium zamieniło się w Hunta, gdy miało poniżej połowy zdrowia. Ja kliknąłem akurat aktywny item, żeby wysadzić te duszki i to zabiło Delirium, bo było Huntem. Kurde, zarąbista sprawa, ile to jest kombosów, o których nie miałem w ogóle zielonego pojęcia po tylu latach nagrywania. Dobra, pauza, widzimy się na Isaac LZW. Witam serdecznie, Sagittarius był wczoraj, wiem, bo zgadywałem, a dzisiaj będzie Magic Mushroom? Nie. Dobra, Red White. Dobra, i tak po prostu Gemini'a. Czy to jest tylko z item roomu i czy to jest familiar? Black Blue. O! Red Black? Ifs Mascara, item jakości 3 od razu, to już wykluczaj czarny kolor. Okej, czyli to jest czarny. Nadal nie trafiłem tutaj z niczym. Zodiak? Black White, ale nie tylko. Albo Black Red, kurde, bez kitu. Tirsy. I tylko za item roomu. I to nie jest Tears Up, Tears Tat, tylko to są Tearsy. O kurza twarz. Oj, to ciężkie będzie. Nie jeden, nie trzy, nie cztery, zgaduję, że zero. Item jakości 0, czerwono. Piper, Eye. Bloodshot Eye. No nie, bo to jest też lata. Dead Eye też nie. Z tych Eye'ów. Evil Eye też nie. Eyesore, bo jest biały i czerwony. No ale to będzie na Tirsy? Tirsy, tak. I to jest pink i white, a nie czerwony. Okej. Jaki jest item jakości 0? Pup. Wow, czyli dwójeczka. Okej, czyli nie aż taki beznadziejny chyba. Biały. Czarny i nie tylko. Biało-czarno jakieś. Powiem wam, że ta paleta kolorów to mi tyle mówi co nic. Biało-czarny jakiś. Żaden z tych kolorów. Flatstone? No ale kolorami się nie zgadza, nie. Kidneystone? Jakości 2 zmienia tirsy i to jest wszystko, co robi. Tylko graficznie zmienia tirsy? Tak, ale też się dowiedziałem, że tirsy na przykład penetrujące to są tirsy. No myślałem flatstone. No ale ten biały, biały, czarny i jeszcze są trzy kolory? O kurde, ciężkie się wylosowało. Pasywny? A, dobra, pasywny. No naprawdę, jedynie mi się ten flatstone tu kojarzy. Ale też nie, tak tutaj nie pasuje. Kidney stone? Też chyba by nie podpasował. Item jakości 2, to muszą być naprawdę dobre. Co to za efekt na tirsy? Charm Tirsy byłoby napisane Charm efekt. Coś takiego.
Nie mam pojęcia. I to jest z jakiej? Z Afterbirtha. O, to już w ogóle. Trochę jak Rockbottom wygląda, nie? Kształtowo. Coś te kamienie. Podpowiedzi, podpowiedzi? Nic tu nie ma. Co to jest za kształt? Obłe w dół. Dupaplex? Pupula duplex. Biały, czarny, niebieski. Ej! Pupula duplex, bez kitu. Miałem niebieski gdzieś? Tak, czarny, niebieski. Oba się zgadzały. Pupula duplex. Ale przecież to są spectral tearsy. To, że wszystko jest pod tears? To z dupy. I szczerze, byłem pewny, że to jeszcze są... Bo to są white tearsy, spectral tearsy? I myślałem, że to jeszcze jest shot speed up. Ale najwyraźniej mi się powaliło. Kurde, ale ledwo co to zgadłem. Myślałem, że ten item wygląda jak tearsy, które sprawia, że mają taki kształt, jak banan takie. Myślałem, że on ma taki kształt, mówię, to na pewno nie dupaplex. A to jednak dupaplex. Dobra, wrzucam ten odcinek, bo za 8 minut 15 trochę mi się zeszło na tym peglinie. Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, już niedługo. Trzymajcie się, cześć, pa pa!